Kończy się drugi dzień obrad Parlamentu Europejskiego, tych pierwszych po wyborach. Wybraliśmy przewodniczącego Parlamentu, Martina Schulza, i to jest zgodne z tymi decyzjami wyborczymi, że partia, która uzyska najwięcej głosów, przedstawia kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Jest nim pan Juncker, były premier Luksemburga, zaakceptowany już przez Radę Europejską przy sprzeciwie Brytyjczyków i Węgrów, a miejsce, pozycję szefa parlamentu przyjmuje szef socjaldemokratów Martin Schulz. Oprócz tego wybraliśmy 14 wiceprzewodniczących parlamentu, w tym Ryszarda Czarneckiego z Polski, kwestorów, i trwa komponowanie wielkości komisji, układanie relacji między grupami politycznymi i krajami co do tego, kto jakie komisje otrzyma i jacy w komisjach będą koordynatorzy prac merytorycznych. Polska ma szefostwo w komisji ITRE, to jest gospodarka, nauka, sprawy energetyczne, a także teleinformatyczne. Polska ma szefostwo w komisji rolnictwa i Polska ma szefostwo w komisji konstytucyjnej. To są duże osiągnięcia i myślę, że dobry początek prac polskiego zespołu w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj trwa też dyskusja na temat priorytetów Europy, Unii Europejskiej na najbliższe lata, tych, które zostały przygotowane i przyjęte przez Radę Europejską, gdzie mówi się o sprawach energetycznych i Unii Energetycznej, chociaż w powiązaniu z klimatem, gdzie mówi się o potrzebie wzrostu gospodarczego, nowych miejsc pracy i zatrudnienia dla osób młodych, gdzie mówi się o prawach obywatelskich i wolnościach obywatelskich i o tym, że trzeba odbudowywać wiarygodność, zaufanie i dawać szansę, to jest to, o czym ja mówiłem wielokrotnie w kampanii wyborczej, na to, aby ludzie mieli poczucie uczestnictwa w polityce, także poprzez wykorzystanie nowych narzędzi technologicznych, szczególnie tego, co niesie ze sobą internet. Martin Schulz w swoim wystąpieniu w parlamencie powiedział o karcie praw cyfrowych, co było przedmiotem dyskusji w okresie przygotowań do wyborów, i mówił także o sprawach migracji. To jest także wątek ważny i oba te wątki będą dyskutowane w komisji LIBE, w której ja będę pracował. To już się zdecydowało. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie i będę chciał zasięgać często w wielu sprawach opinii polskich obywateli, organizacji pozarządowych. W tym celu zorganizujemy taką platformę do wyrażania tych swoich opinii w różnych konkretnych sprawach, oprócz tego, co można napisać na Facebooku czy na stronie internetowej. Druga komisja, w której będę pracował, to ITRE, właśnie ta gospodarczo-naukowo-infrastrukturalna ze sprawami teleinformatyki. Tu jest bardzo ważne, aby dokończyć wdrażanie pakietu telekomunikacyjnego, ale również wprowadzić nowe rozwiązania dotyczące cyber security, bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa w świecie cyfrowym. To jest przedsmak wielkiej, ciężkiej pracy, która nas czeka, takie organizowanie się w zespoły, ale też już jest taka ostrość debaty, bo kompozycja parlamentu jest taka bardzo specjalna. Nie było wcześniej takiego Parlamentu Europejskiego, to znaczy są w nim przedstawiciele, i to pewnie około 200 osób, takich radykalnych, prawicowych i lewicowych ugrupowań i tych nacjonalistycznych, i to powoduje, że te debaty są i będą żywe, że część tych grup jest nastawiona antyeuropejsko, co wyrażano także podczas grania hymnu europejskiego, tej beethovenowskiej Ody do Radości. Część posłów, w tym także polskich z PiS-u, siedziała podczas grania tego hymnu, co nie jest, nie mieści się w normie i nie powinno tak być, bo to wyraz braku szacunku, a część posłów Farage'a
brytyjskiego UKIP-u stanęła z szacunkiem, ale odwróciła się plecami do flag i do grających, co no, także było wyrazem takiego mocnego stanowiska przeciw integracji Europy. Mamy zatem cały wielki pakiet spraw merytorycznych i politycznych, który będzie tutaj dyskutowany i będę chciał, żebyście Państwo przez tę opowieść, oprócz tweetów, oprócz krótkich informacji, zdjęć, mieli taki pełny ogląd tego, co się w Parlamencie Europejskim dzieje. Kolejne posiedzenie, czy kolejny tydzień będzie w Brukseli, będą prace komisji, a później drugie w tym miesiącu posiedzenie w Strasburgu, gdzie będzie wysłuchiwany Juncker jako kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej i gdzie zapadną decyzje, które przyjmują jego program i mam nadzieję, że to zostanie zrobione, program Junckera zostanie przyjęty. Klimat jest dobry, uczymy się, ci, którzy są pierwszy raz posłami, trochę jak w szkole, jak tu dotrzeć z jednej klasy do drugiej, czyli z jednej sali do drugiej, jakie są obowiązki, jakie są zadania, jakie są zwyczaje. Więc to także jest duża przygoda. Dziękuję.